Thanks to this schism between the laws, Alyosha was able to escape from their camp. He's going to wait for me at the dam, but in order to reach it, I'll have to find my way through a formidable fort built and manned by the pirates to protect the inland camps from mutant attacks, and then cross a radioactive swamp teeming with mutated beasts. Life in this valley is far from the pastoral picture I had painted for myself. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z gry Metro Exodus. Obudziliśmy się i cóż, będziemy jechać Tyrolką w dół. Przy okazji zbierzemy sobie grzybki. Możemy zaskoczyć? Spróbujemy? Możemy. Bałem się, że to troszeczkę za wysoko, ale się udało. Tak się rozglądam. Czy tu coś w pobliżu jeszcze nie ma, nie pojawiło się, ale chyba nie. Więc cóż, zerknijmy na mapę. No i zmierzamy do naszego punktu wycieczki. Przy okazji może coś tu jeszcze gdzieś uda nam się zebrać. Oczywiście mamy na uwadze cały czas, żeby tam starać się raczej nie rzucać w oczy i podejść po cichu. Jak to wyjdzie, to się okaże. To może zgasimy. Nie wiem po co, ale zgasiliśmy. W zasadzie, co by tu sobie wziąć na podorędziu? No mamy tylko to i to, dobra. Niech będzie ta kusza w takim razie. Zastanawiam się, którędy podejść, żeby było... Tu są, patrzcie, bagna cały czas. Tędy chyba nie zejdziemy w żaden sposób bezpieczny. Tu musimy gdzieś tam iść. Jeszcze zerknę na mapkę, jak to wygląda. No dokładnie. Ale tu może być drobny problem z podejściem. Bo tu jeszcze jest jedno miejsce, patrzcie, z którego moglibyśmy też jakieś tam, o właśnie, zrobić. O. Ojejku, co ja zrobiłem? Nie chciałem tego zrobić, chciałem kucnąć, nie ten klawisz mi się wcisnęło, no widzicie? Na szczęście tego nie zauważyli. Na szczęście tego nie zauważyli. Chciałem kucnąć, a mi się pomyliło z C. C to jest rzucanie tego, co było wcześniej zaznaczone. Natomiast Z kucanie. No dobra, czekajcie, to skoro nie zauważyli, może tędy podejdziemy faktycznie. Aj. Zmarnowałem jeden. No ale nie nic, to sobie jakoś tam odbijemy. Nie wiem, czy po tych deskach mi się uda dojść. Stoi. Priedjewiaj propusk. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tędy iść. Bo tu jest, patrzcie, cała ta droga oświetlona. Może być trochę nie... niefajnie. Aj, nie. Tędy nie będziemy szli. To nie ma sensu. Oni momentalnie nas wyczają. Momentalnie nas wyczają, słuchajcie, i będziemy spaleni. Przecież my mamy przejść po cichu. Spróbujmy ich obkrążyć z drugiej strony. Tu trzeba właśnie strategię jakąś przyjąć taką, no żeby miało to ręce i nogi.
No bo szkoda by było, mówię, tam do nich strzelać. Czy byłoby gdzieś tam, no nie wiem, uciekać, jeżeli by nas zobaczyli, czy coś w tym stylu. A może być z tym problem, z uwagi na to, że przecież... O, tam mamy jakieś jeszcze grzybki, a przecież może być z tym problem, z uwagi na to, że no, to jest jakiś tam jakaś osada, miejscówka na wodzie i może nie być po prostu miejsca. Czekajcie, tu jest drabina, dobrze ja widzę? Tak, dobrze widzę. Dobra, schodzimy. Może tędy się uda. Będzie to lepsze podejście niż tamta oficjalna droga. Ale najpierw to my zbierzemy grzybki. Oj, ciężko tutaj się chodzi. Pełno kamieni, jak widzicie. Dobra. Grzybek zebrany. Tutaj wyżej spróbujemy sobie. Tam on na górze stoi, obserwuje. No dobra, weźmy te grzybki. Idziemy dalej. To jest noc, więc tu jest duża szansa, że się jakoś zakradniemy. Pirat? No pirat. Oj. Ugryzł nas wąż. No. Jak tam się dostać? Niepostrzeżenie. On jest na górze, patrzcie. Jak ja wejdę tędy, to mnie momentalnie zauważy. Chyba. Może nie? Spróbujmy powolutku. O! Patrzcie. Gdzie on jest? Poszedł tam. Oj, 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 oj. Dobra. Spróbujemy go po cichu załatwić. Dobra. Tu mi się udało. No i teraz musimy... cały czas się skradać. Przede wszystkim to tak, no może ja zobaczę, gdzie jest ta łódka. Aha, tam muszę iść. Bo przecież nam chodzi o to, żeby znaleźć łódkę. Tam gościu jest, patrzy się. Zobaczmy, jak on się będzie poruszał. Żeby on się jakoś odwrócił, bo tutaj drugi jeszcze jest naprzeciwka, widzę. Dobra, poszedł. Fajnie. Może nam się uda w miarę szybko temat załatwić. Chciałbym. Dobra. Dobra. Teraz jak? To na pewno zgasimy. Po cichutku. Ten idzie na górę. To... O nie, 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 nie! Nie schudź, nie schudź, nie schudź! What the... Nie, to tylko ja, to tylko ja! O nie, no zauważyli mnie, ja pierdzielę!
Nie o to mi chodziło! Nie o to mi chodziło! Czekajcie, oni teraz będą... nasłuchiwać mnie. Ajajaj, zdupcyłem trochę. Nie ma żadnego intrudera tam! Musimy to jakoś przeczekać, słuchajcie, teraz. Może nas nie wypatrzyli. Oj, co ja robię? Chciałem opuścić ten. Broń chciałem opuścić. Broń jest pod H, a maska jest pod G. Czyli obok i mi się pomyliło, ale to nieistotne, bo póki co nam się udało. Musimy chwilę jeszcze poczekać, żeby oni się przestali. Przestali być pod... No, widzicie, szukają nas, szukają. Szukają nas, szukają. Ale może nie znajdą. O. Kurczę, no idzie tutaj, patrzcie. A może nie? Może zawróci. Trzech idzie tutaj ich. Ajajajajaj. Dobra, wracajcie, wracajcie. Tu nikogo nie ma. O kurde, tu jeszcze. Tu jeszcze są, nie, nie. No muszę po prostu się schować i przeczekać. No nic nie wykombi. Ajajajajaj. Niedobrze. Tutaj idą. A, tam sobie odpuścili, dobrze. Chociaż tyle. Nie wiem, a, dalej poszli. Czekajcie, to może ich tutaj od tyłu zejdziemy. To będzie też jakieś rozwiązanie. Dobra. Dobra. Widzieliśmy wszystko? A nie, coś było. Dobra. O jejku, jejku. No tu trzeba uważać. Mówię, nie chcę do nich strzelać, więc... Ostatnie, co bym zrobił, to właśnie... kogokolwiek tam zabijać, bo to w tym momencie, no, oni niczemu nie są winni, to raczej my jesteśmy jako... Ojejku, po co ja to rzuciłem? Znowuż mi się... No nie! Ajajajajaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Mi się mylą te przyciski, no. Chciałem nacisnąć co innego, nacisnąłem co innego. Dobra, czekajcie. Spróbujemy tam zejść jednak. Chciałem tą lampkę zgasić, kurczę, rzuciłem ten. No nieważne. Dobra, tam ktoś się kręci. Nie ma żadnego intrudera tam.
co oni głupoty opowiadają. Tu się nie da chyba tego zgasić. O, tu mamy grzybka. Co, nie mogę wskoczyć na to? Dobra, po cichutku. Nie ma intrudera, nie ma! Nie ma! O, po nas, nie! Ojejku, szkoda. Szybki zapis wczytujemy. No niestety, nie udało się. Mówię, no nie chcę do nich strzelać. Absolutnie nie chcę strzelać. Więc jedyną rzeczą, którą chcę zrobić, to po prostu po cichu to przejść. Tu nas jeszcze nie wypatrzyli, więc my się zbliżymy po prostu po cichutku, po malutku. Aha, mamy jeszcze tutaj ten. To oczywiście grzybek zabierzemy ze sobą. I tu po cichu musimy się skradać. Dobra. Tego najpierw załatwimy. Możemy go... Dobra. Wracamy. Nie ma nas. Nie ma nas. Gdy nas zobaczył, to po prostu jedyna metoda to uciekać. Nie ma żadnego intrudera. No, uspokoiła się muzyczka. Zobaczył nas? No nie, no bez żartów. Gdzie nas zobaczył? No gdzie? O kurde, celują w nas. Dobra. Musimy szybko. Tam są, dobra, czekajcie. To my pójdziemy z tej strony w takim razie. Skoro on jest tam. Jak to zrobić? Jesteśmy na górze. Zejdziemy tędy. Jeszcze. Tam jest ich czterech. To raczej nie mam większych szans. Dobra, idziemy tutaj. Tu jest jeden. Tu jakoś go tam... Nie ma nikogo. Tu cisza, nie ma nikogo, spokojnie. To sami swoi. No udało się. Nie zauważyli mnie. Tutaj musimy tylko to zgasić. Dobra. O. Cisza, spokój przez chwilę chociaż. Nic nie widać. Come out,
There's no place where you could hide in our fort. Dobra, cicho już, cicho. Dobra. Jeszcze zapalę sobie na chwilę, bo tu coś jest. To weźmiemy. Dobra, po cichutku, pomalutku. O, tu coś jest. Ładnie. O, tutaj ktoś będzie gdzieś. Tu kogoś słyszę ewidentnie. Musimy to zgasić. Nie, tu nikogo nie ma. Wydawało mi się, że ktoś jest. O, tutaj zapora to jest, którą chyba możemy podnieść, coś mi się wydaje. Dobra. Ojejku, co ja zrobiłem? Znowu założyłem maskę, chciałem schować broń, bo ta broń jest bez sensu wycelowana w nich. Jeszcze mi się obsknie palec i kogoś zabije przy okazji. A tego chcielibyśmy przecież uniknąć. Dobra, tu coś mamy, to sobie weźmiemy. To zgasimy oczywiście. Harmonii raczej nie będziemy dotykać. Chyba nawet się nie da. Tu jest... Ta łódka jest wywrócona, to chyba... To z niej nie skorzystamy, słuchajcie. Jak jest wywrócona, to nic z tego nie będzie. Tu nic nie widzę. Tu nic nie ma chyba. Nie chcę światła palić, kurczę, za bardzo, no ale... Tu po ciemku to ja nic nie zrobię też. Tu żeśmy wszystko, co można było... wziąć, to żeśmy wzięli w górę w takim razie. Bo tu już nic po nas. O. Tu jest jakaś drabina? Nie, nie możemy tam wejść. Tam są, na dole. Muszę zobaczyć, gdzie jest ta łódka, słuchajcie. Bo to mnie intryguje. Nie widzę łódki. O. Muszę znaleźć łódkę. Oni tu idą. To niedobrze troszeczkę. Muszę się gdzieś chować. Dołem, na dole są. O, na dole jest. Na dole jest jeden z drugim. Nie wiem już, gdzie teraz są.
Chciałem z drugiej strony ich zajść, ale mi się zgubili. A, tam są, widzę. Czekajcie, jak tutaj ich... Gdzie oni się wybierają? Trochę... No muszę jakoś wyjść stąd. Tylko nie bardzo wiem też jak, powiem wam. Oni są na dole tutaj. Nie wiem, gdzie jest łódka. Muszę poczekać, aż oni wykonają jakiś ruch. I wtedy chyba dopiero będę mógł coś... Aha. No oni są, widzicie. Jeden jest z tej strony, drugi jest z tamtej strony. On będzie w dół teraz szedł. Tu jest... No czterech ich jest. O. O, mamy łódkę, patrzcie. Jest łódka. Jest łódka. Jest łódka, jest łódka. Znalazłem łódkę. Tylko jak się tam do niej dostać? Czekajcie. No, muszę przejść tędy chyba. No, nie mam... Nie ma innej rady. Muszę pójść tam, gdzie oni są. Oni pilnują tej łódki. Jak gdyby. Widzicie? Chyba wyczuli pismo nosem. Ha. A niech to. Oni chyba wiedzą, że my łódkę chcemy zabrać. I dlatego tam cały czas siedzą przy tej łódce. O, o, o! Jeden mosiek tutaj przyszedł, ale to dobrze. Drugi jest tutaj. Jeden tutaj, drugi tutaj. Dobra, 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 dobra. Dobra, po cichutku. Nie ma intrudera żadnego! Nie ma intrudera, no co ty zgłupiał? Nie ma intrudera! Nie ma intrudera żadnego! Tego jednego muszę jeszcze szybko znaleźć. Gdzie on tu był? Gdzie ten jeden jeszcze był? Nie ma tu żadnego intrudera. A tam. O, tam jest. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No i gdzie on jest? Tam jest. Tutaj miałem jeszcze coś przez chwilę chyba. No nie wiem. No gdzieś mi się zgubił ten jeden. A tu jest.
na górze. Zobaczmy, dobra. Nie będziemy oczywiście strzelać, tylko sobie tak patrzę, na co można to wymienić. No i gdzie ten jeden jeszcze? Długo będziemy jeszcze się bawić z nim w kotka i myszkę? O, o, o! Jest! I'll get the bandit that killed your friend. No. No i gdzie on pójdzie? Dobra. Podejdźmy tutaj. Dobra. Ładnie. Czyli co, jeden mi jeszcze został tylko, tak? Dobrze mówię, czy źle mówię? Chyba dobrze mówię. No nic, zaczekajmy tu na niego. Dobra. Tu jestem. Dobra. Dobra. Czy to się za to zamieniać? Tak myślę. No nie, no zostawimy tak jak jest. Dobra. Dobra. Cisza. Czy my możemy, słuchajcie, teraz sobie w tą łódkę wsiąść i niepokojeni odpłynąć? Nad tym się zastanawiam. Wiecie co? Ja bym jeszcze wyłączył tą lampkę. Bo ta lampka mnie przeszkadza po prostu ewidentnie. Poza tym ktoś może nas wypatrzyć, a przecież chodzi o to, żeby... A tam widzę, mamy otwarty wyjazd. Także... No... I tamtędy możemy spokojnie się po cichu oddalić. Chyba. Nie wiem, czy ja dobrze płynę. Chyba dobrze. Dobra. Oj, chyba tu maskę trzeba założyć. No i dobrze powiedziałem, że trzeba maskę założyć. Czekajcie. Coś mi się tutaj to nie podoba. Nie w tą stronę, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. I tutaj do przodu odrobinkę. I tu mam, widzę... grzybek. O! O to mi chodziło. Dobra. Jesteśmy na lądzie. Albo i nie. Czekajcie, co tu jest? Tam jest jakiś grzybek jeszcze. To czy ja się do niego dostanę? Ha. A! Już i żeśmy dostali. Wpadłem do wody. A kurde. Dobra, nie będę tam po niego szedł. Pierdziu. Czekajcie, gdzie mam teraz iść dalej? Gdzie tu musimy... Aha, czyli przed siebie i lekko w lewo. No, czyli po tych deszczułkach, jak gdyby. Tu mamy fajnego grzybka, to sobie go weźmiemy. No i gdzie dalej? Mapo, pokaż. Aha, czyli w lewo bardziej tutaj. Dobra.
Tu jakiś tatarak czy coś, nie wiem co to. O kurde, zaatakowało nas coś jeszcze. Jeszcze widziałem tutaj w pobliżu coś było, ale już nie widzę tego czegoś. Chyba właśnie to coś nas zaatakowało i dlatego już tego nie ma. No nic, mówi się trudno. Strefa skażona, widzę. Znak. Może sobie zapalimy tutaj. Co jest? Jakaś fabryka, patrzcie. O kurde, jaka tu... Szczury jeszcze, no nie! Masakra jakaś, słuchajcie. Zbierzmy co się da i spierdzielajmy stąd. Jakieś to miejsce nie bardzo mi podchodzi. Aj! Chciałem wziąć ten. No dobra, mamy dwa koktajle Mołotowa. Tu mamy. O, mamy jakąś dźwignię. Co, nie ma napięcia? O, jeszcze deszcz zaczął padać. Kurde, zaraz będę cały mokry. Aj. Filtr. Czekajcie, musimy jakoś uruchomić tu elektryczność, nie wiem kompletnie jak. No. Obeszliśmy to naokoło. O, tu jeszcze jakieś... Szczury, węże i tak dalej. O, jak to uruchomić? Nie mam bladego pojęcia. Dopompujmy może latareczkę. Chodźmy czegoś tu szukać, no bo co ja mam... O, tu jeszcze mam jedną butelkę, dobra. A, i tak już jest pełno. Bo mi się zamieniają na surowce. No coś mi się to nie podoba. O! Coś przemknęło i pluje w nas. Nie wiem co to. Gdzieś skądś nas pluje. A, to jest ta. Ten skorupiak taki. Dobra. Nie no, to co, on żyje dalej? A to jakiś inny stwór jest, patrzcie. Nie no, czymś innym musimy go tutaj wykończyć. Dobra. No, kolejny. Kurde! O, następny. O. Dobra, no nie będę z nimi walczył, kurde. Szkoda mi amunicji. Tutaj musimy jakoś się dostać. Bo tu coś przed chwilą widziałem. O. Dobra. Fajnie. 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 No i co dalej? Tu jeszcze mamy jakieś surowce. Ale nie bardzo mam pomysł, co tutaj dalej zrobić. Może tutaj skoczymy na ten silnik? Oj nie! Chciałem filtr zmienić.
Stanfield zmienić, ja zdjąłem maskę, no widzicie? Na to może wejść? To jest ten generator może? Ale nie. Nie wygląda to na generator. O, tu coś, jakieś bezpieczniki są. Co jest? Czego on tego nie może włączyć? Hm? No niedobrze. Może tu coś trzeba poładować? To wygląda jak na jakby jakiś generator, prądnica, no ale sam nie wiem. Może tutaj pójdziemy? Czy to się da tędy w ogóle przejść? Poskaczemy sobie po tych maszynach. No i co my więcej zrobimy? Da radę tam w końcu wjechać, czy raczej niekoniecznie? No nie. Ja pierdzielę. Coś tu trzeba jeszcze zrobić, tylko nie wiem co. Dobra, słuchajcie, tam było, widziałem wyjście na zewnątrz, może coś na zewnątrz trzeba, wiesz, cię przełączyć, albo no, sam już nie wiem, gdzie były te stwory. Trzymajmy się blisko muru, blisko budynku. Nie wiem, czy to... O, tutaj gdzieś jakieś coś, chyba wejście jest, patrzcie. Nie. Filtr. Myślałem, że to jakieś wejście do czegoś, ale to tylko takie pic na wodę. Ale pogoda. O, tu coś jest, patrzcie. Wchodzimy. O, sporo surowców. Mamy. Tu są jakieś drzwi. Nie wiem, gdzie one prowadzą. A, wiem już, gdzie prowadzą. Po prostu do środka wchodzimy. Może już teraz się da? Nie da się. No co za... Tu jest coś, ale... Może tutaj włączyć, wyłączyć, nie wiem. Nie. A za tym jest jakiś wyłącznik? Wyłącznik? No nie, tak głęboko to by chyba twórcy gry niczego tu nie ukryli. Tu jest to wyjście na zewnątrz, co żeśmy otworzyli. No ale co ja tu mogę wyłączyć? Jest tam jakiś generator, którego nie sposób uruchomić. A ja rozumiem, że muszę tędy tą windą gdzieś pojechać. A ona przecież nie działa. Ojej, jakieś iskry tylko lecą. No nic, spróbujmy pójść w tą stronę w takim to układzie. Nie wiem, czy to ma sens, ale chyba nie mamy wyboru. O, tutaj gdzieś tędy. Tu jest coś ciekawego. O, tu jest generator, patrzcie. Oczywiście nie będzie benzyny, jak znam życie. Jest benzyna. No. Coś tu do nas chce się mocno dobrać. No trudno, trochę pohałasuję, nic nie zrobię. Ktoś jest ewidentnie z tego niezadowolony.
Właściwie latarkę to możemy wyłączyć. Tu nie wskoczymy na to? Nie, wskoczymy. Wskoczymy, spokojnie wskoczymy. No dobra. O, mamy strzałki. No nic, skoro żeśmy w takim razie generator odpalili, słuchajcie, to wracamy do... O, tu jeszcze jakiś stwór. O kurde! No nie, kolejny idą? O kurde. Uff. Tu coś mamy. Dobra. Generator działa. Zobaczmy, jak stoimy z filtrami. Doróbmy sobie troszeczkę tych filtrów. Tu mamy tego dużo, tu mamy tego dużo. No dobra. Na razie nam wystarczy wszystkiego. No i wracajmy chyba, bo to nie ma co. Tylko czekajcie, którędy tam się szło. Filtr wymieniony. Dobrze idę, czy źle idę? Dobrze, mniej więcej, tylko nie w tą stronę. Aha, bo tam była ta siatka. Oj, coś mi ugryzło. Użarło mnie coś. Niedobrze. Czekajcie. Musimy tędy jakoś się przedostać. Dobra, tu była ta wyrwa w siatce. I musimy iść tędy teraz. Uff, dobra. Mam nadzieję, że teraz się już uda. A, te przełączniki jeszcze tam co były, dobra. Lecimy do przełączników. Bo to chyba było tutaj, tak. Już brzęczy. Czyli słychać, że prunda jest. Światełka się zapaliły nam. Latarkę możemy wyłączyć. O, tu już nawet iskrzy coś. Czyli musimy iść tędy, dobra. No jak teraz nie pojedzie, to z... Nie, jedzie, dobra. No, i jesteśmy na samym szczycie. A tym pewnie możemy zjechać, jak znam życie. O, tu mamy surki jakieś. Pięknie. Mogę tędy wyjść? Nie mogę. Wiadro. To jest jakiś dach zawalony. Jak gdyby. O, wąż. Wąż syczy wciąż. Tu jakaś świeczka, niech się pali. O! Mamy coś. Da tędy radę, jakoś się nie da rady. No dobra. O, tutaj coś jeszcze, nie, tędy nie przejdę.
Czyli tu muszę wejść. Brad got your tongue. O! So you can't knock on the door anymore, eh? As the teacher said, courtesy distinguishes us from bandits and other animals. Wait a moment. You're not one of ours. A bandit then. Don't look like one. Though you never know with them bandits. Different shit every day. Am I right or what, Senya? You're always right, Admiral, sir. Put a sock in it. Your nose is brown enough. Where was I? Ah, the bandit. Well, you're here. Which means that all those spineless worms and wannabe pirates are all dead. Am I right? Don't bother answering. Everyone knows I'm right. And good riddance, I say. Perhaps we should offer him our hospitality, Admiral, sir. He is a guest, even though he's a bandit. Ah, that's an idea. Take a seat, bandit. Let's have some tea. No dobra. Tried anything quite like it. No, tu coś mamy? I gathered, dried and brewed it myself. Can't get any help from this worthless lot. At least, they don't eat much. Hey, boys? Yeah! Trying our best, Admiral, sir! Kurde. Ah, quit your yapping. Making a worse racket than the damn aquas in heat. No respect for our guest, either. He can't get a word in edgewise. Jakiś psychiczny. Don't mind them. To our meeting. No, może się nie otruje. That's a good tea. The fussy ground-loving rats don't drink it, though. Radiation! Radiation! Radiation, my ass! Radiation. Just look at us! Dangerous. We're all healthy as can be! Papuga? Zapalmy może papieroska? Thanks for coming here. See how happy my boys are? We don't really have anyone to talk to here anymore. They all left. We're all but forgotten here. Kurde. Even Roman forgot about us. Yet he was here with us when we built this place. All the boys remember that. Don't you now? Yes, he was here. I remember. We all remember. That's right, boys. You all remember. But that bastard just forgot. And the other ground-loving rats, too. They all forgot. We're protecting them all with our lives here. At first, they were so happy. They shouted, "We'll kill all the bandits! The pioneers are cowards! The teacher is wrong! We're better off attacking!" Didn't they, boys? Yeah, they did! They shouted their throats sore! Yeah, louder than those bandits we shot! There you have it. My boys do remember. And those don't. You could always count on them when you wanted someone to shout and call pioneers' names. Aye, but when the going got tough and the aquas started attacking in their hundreds, they nie changed mamy their tune. Herbatki. Oh, radiation! Oh, it's dangerous! Oh, the girls say, teacher told them to tell us that we have to get out. Well, fighting the aquas ain't as fun as hanging bandits from the posts. You can rob the bandits when you kill them, but mutants don't have much worth taking. So who cares if they're about to eat the whole valley, right? Pathetic rats. That's who they are. Ground-loving rats. A bit late to start listening to the teacher, too. Though, those rats don't care whom they listen to. Be it teacher or the girls. If doing so gives them an excuse for chickening out. Lampa. O, doleje mi chyba. Jeszcze herbatki. So, they all left. The cowards.
Even the pioneers have more spine than that slime. They followed Ludmilla to the dam. They were going to take the tunnels and then go along the reservoir, those adventurers. I've no idea if they actually got anywhere. But they weren't afraid of no radiation, that's for certain. Well, the only person who still has balls in that sorry lot is Olga. She did visit us a lot here, and she always thrashed those cowards at council sessions. Visit us, my ass! It's you who she visit! Yeah, right. Me! Though, if not for my spine wound, Olga and I would have turned this valley upside down. But now, who needs a cripple? To hell with her! A woman on a ship is bad luck. Besides, we stayed with you. Yes, my boys did stay here. I had to do some persuading to make them stay, though. Even you were going to abandon your old friend, weren't you? Weren't you? Come on, Admiral, sir. We'd never do that. Yeah, yeah. Tell that to this new guy. He seems to be all ears. But I can read you all like a book. And I say, you were going to leave me. And had I not brewed my tea extra super strong that day, you would have. No doubt about that. Hey, careful with the guitar! Got it, sir. I'll be careful. Come on, remember, this thing is an instrument! Yes, sir. An instrument. What the hell is up with you today? Do you want to scrub the deck so bad? Sorry, Admiral. Don't be sorry. Be better. How about you play something instead of dropping that guitar? I'd go for a shanty. Yes, Admiral. One shanty coming up. To hell! You're all ground-loving rats! Rats! No to zagrajmy coś. Yes, I've been thinking. Why don't we have a smoke? I say we should. Oh, this is good. Strong, the way I like it. This tea is as good for smoking as it is for brewing. It can also cure any sickness and solve your marital problems. The smell is an acquired taste, but I like it a lot. And my boys here don't have any problems with it. Not anymore. The tea's good. Makes me sleepy, though. Look, Bandit. You know what? Just stay here with us. Living here is fun. We can talk, eat, and drink all we want. We'll find you a bunk tomorrow. I'll take a nap in the meantime. Just a little rest. Good tea! Good tea! No i śpi.
No dobra. Kończymy tą grę, skoro gość śpi. Cóż, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Co ciekawego jest? O, budzi się. Przestaliśmy grać, a on się budzi. Chyba nie. O, zabawki. Jakaś tam łódka w wannie. O, czekajcie, coś tutaj mam, widziałem. O, super. O, tu mogę... A nie, to są drzwi, przez które ja wszedłem, dobra. No to zgaśmy to może. O, tu jest... Czy coś jest? Coż to jest? O, drabinka w górę. Super. Tam się nie da wejść. Jakie odgłosy wydaje, nie wiem, czy słyszycie. Gość w domu, a on śpi. No ładne, halo. A czekajcie, co jest tutaj? Da się tu wejść? Nie, nie da się. Tu widzę, jakieś są materace, nie materace. O, patrzcie, gdzie ja wlazłem. Nie wiem po co, ale... No to więcej chyba już nic nie ma. A jeszcze zobaczmy, co jest tutaj. Za tym tym. To jest czyjeś tam legowisko. A tutaj da się wejść, czy nie? Nie, tu się nie da. Aha, i tam mamy ten piec jakiś do grzania, patrzcie. No fajnie sobie to urządził admirał. No dobra, idźmy w górę drabiną. Zobaczmy, co jest na górze. I tutaj chyba zakończymy nasz odcinek, bo już mamy godzinę i 3 minuty dokładnie nagrania. Więc tutaj jeszcze posłuchajmy. Łódka na środku. No tak, i mogę tutaj pojechać w tym momencie dalej. Dobrze, w takim razie tutaj kończymy. Słuchajcie, kochani, dzięki za to, że żeście dotrwali do końca, bo odcinek był dzisiaj wyjątkowo długi. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam już do kolejnej części rozgrywki. Trzymajcie się, cześć!